Chciałbym dzisiaj zaproponować refleksję osadzoną w naszych wspólnych doświadczeniach związanych z wirusem, z pandemią, z kwarantanną, z przymusową zmianą naszych przyzwyczajeń. I te refleksje chciałbym zatytułować Nowe czasy dla religii i ateizmu. Nowe czasy, dlatego że chyba wszyscy podzielamy to przeświadczenie, że coś radykalnie się zmienia wokół nas, że to nie chodzi tylko o chwilową zmianę naszego stylu życia, naszych zajęć, naszego sposobu odnoszenia się do siebie nawzajem, ale naprawdę dla naszego pokolenia, może dla kilku pokoleń, jest to doświadczenie tak intensywne, że mówienie o nowych czasach ma głęboki sens. Myślę, że to nowum dobrze uchwyciła w takim eseju Okno Olga Tokarczuk, która na początku pandemii, właśnie patrząc na okno, a raczej na widok, który się z okna roztacza, snuła takie refleksje właśnie o drzewie, o sąsiadach, o zwierzętach. I te swoje wydawałoby się bardzo takie impresjonistyczne i niewinne obserwacje zakończyła uwagą, która wydaje mi się zasługuje na rozwinięcie, i pozwolę sobie tę końcową uwagę Olgi Tokarczuk przeczytać. Otóż w zakończenie pisała tak: na naszych oczach rozwiewa się jak dym paradygmat cywilizacyjny, który nas ukształtował przez ostatnie 200 lat, że jesteśmy panami stworzenia. Możemy wszystko i świat należy do nas. Nadchodzą nowe czasy. Dlaczego akurat te 200 lat, można się zastanawiać, czyli błyskawiczny rachunek 1820-2020. Co się w tych 200 latach wydarzyło, co ukształtowało nasz sposób widzenia tak mocno, że wydawałoby się, że jest niewzruszony, i co zdaniem noblistki jednak to najnowsze doświadczenie zmienia. Otóż początek XIX wieku to są lata, w których Europa, świat zachodni głęboko przeżywał z jednej strony oświecenie. To wszystko, co to oświecenie przygotowało, w różnych krajach to różnie wyglądało, ale można powiedzieć, że bardzo trafnie uchwycił ten nowy moment w dziejach ludzkości Immanuel Kant, który w takim słynnym eseju z 1804 roku zadał pytanie, co to jest oświecenie. I odpowiedział na nie, że oświecenie to jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i to jest odejście od czasu niedojrzałości. Przy czym chodziło tutaj o niedojrzałość zawinioną. Więc zdaniem Kanta, i on przywołał też takie powiedzenie łacińskie sapere aude, czyli ktoś, kto się odważył wiedzieć. Więc był to jakiś taki moment prometejski w dziejach myśli, przynajmniej filozoficznej, że w istocie wielu filozofów miało poczucie, że oto nadszedł moment, kiedy można już w sposób zdecydowanie mówić to, co się myśli. Nie było już żadnych autorytetów, żadnych świętych krów, których nie można było krytykować. To jest oczywiście rewolucja francuska, obalona monarchia, to jest bardzo gwałtowna reakcja przeciwko dominacji różnych kościołów chrześcijańskich w Europie. To jest wreszcie romantyczny zryw, znowu taki właśnie prometejski, że
Może człowiek ruszyć rzeczywiście ziemię i zmienić cały swój los. Ale nie o tym chciałbym mówić. Przede wszystkim ważne jest, że w tym XIX wieku pojawili się śmiałkowie, którzy nie tylko, że zakwestionowali dominującą rolę religii, ale bardzo dokładnie opisali, na czym negatywna rola religii polega. To jest oczywiście Ludwik Feuerbach przede wszystkim ze swoim takim zwrotem ku antropologii, to jest Karl Marx ze swoją bardzo radykalną krytyką religii, w której upatrywał takie znieczulanie na cierpienia świata i wzywał do tego, żeby właśnie takiemu opium nie ulegać, tylko jasno, zimno analizować rzeczywistość i starać się ją zmieniać. To jemu właśnie przypisujemy to powiedzenie, że do tej pory rzeczywistość była opisywana, a należy ją zmieniać. Koniec XIX wieku to oczywiście Fryderyk Nietzsche, który jeszcze radykalniej zakwestionował chrześcijaństwo, który mówił o śmierci Boga, który mówił o konieczności przewartościowania wszystkich wartości. Te jego radykalne diatryby, takie hasła, które bardzo współczesnych drażniły, ale dla wielu były rzeczywiście takim wezwaniem do przemyślenia na nowo tego, czym jesteśmy. No i wreszcie do tego grona tych wielkich mistrzów podejrzeń należy włączyć Zygmunta Freuda, który bardzo precyzyjnie opisał te dwa podstawowe instynkty w człowieku: instynkt życia, eros, i instynkt śmierci. I pokazywał, jak bardzo te podstawowe siły, które człowiekiem targają, są kontrolowane, no, między innymi przez religię. I to wszystko wydarzyło się, no, dopiero w tych ostatnich 200 lat. No, wiek XX to niczego odkrywczego nie powiem, jeśli przypomnę, że był naznaczony dwiema wielkimi wojnami światowymi na początku wieku 1914-18, pierwsza wojna światowa, która zdefiniowała na nowo porządek polityczny, geopolityczny w Europie, razem z rewolucją bolszewicką oczywiście. No i druga wojna światowa, która no, postawiła jeszcze głębszy znak zapytania nad tym optymizmem heroicznym oświecenia, bo niektórzy upatrywali, że właśnie nazistowska, rasistowska ideologia Hitlera to było wyciągnięcie ostatecznych konsekwencji z tych pokus, jakie obudziło oświecenie. Tutaj interpretacje są różne, ja nie będę się wdawał w szczegóły, tylko chcę powiedzieć, że żyjemy ciągle w tym wspomnieniu tych wielkich doświadczeń, do którego należy dołączyć zwłaszcza najbardziej mroczne doświadczenie Holokaustu, zagłady 6 milionów Żydów europejskich właśnie w sercu chrześcijańskiej Europy i w imię ideologii wypracowanej w tej Europie, ideologii zbrodniczej, morderczej, która no, postawiła znak zapytania nad ludzkością. Lata po 1945 roku to jest oczywiście wielokierunkowy rozwój tej myśli. Myślę tutaj o pojawieniu się postmodernizmu, na nowo, znowu interpretującego całą przeszłość. Myślę o postsekularyzmie, sekularyzmie. No dużo tych izmów się pojawiło i myślę, że to, co do tej pory widzieliśmy o sobie, jak bardzo mocno żeśmy zdekonstruowali ten świat, to jednak tak mocno, jak obecnie koronawirus nas zmusza do przemyślenia tego, kim jesteśmy, tego jeszcze nie było. I tutaj moim zdaniem do tej
niewątpliwie pesymistycznej refleksji pisarki, chciałbym wnieść nutę optymizmu, by nie powiedzieć heroizmu, ale inaczej rozumianego. To już nie jest jakieś uroszczenie filozoficzne czy teologiczne człowieka, ale to jest uświadomienie sobie, że te problemy, które się pojawiły na przestrzeni tych ostatnich 200 lat, mogą być rozwiązane, jeżeli człowiek z tego heroicznego, dumnego pana stworzenia stanie się pokornym sługą nauki, odkryć naukowych. Że właśnie w momencie najbardziej tragicznym i smutnym, jakim jest zarażenie, perspektywa zarażenia, no, śmierć, która zagląda każdemu z nas w oczy, jednocześnie ta śmierć może być przezwyciężona właśnie precyzyjnym mikroskopem naukowca. To, że liczymy na znalezienie lekarstw, szczepionki, to nie jest ułuda, to nie jest wyobrażenie jakieś nieuzasadnione, ale naprawdę umysł człowieka może przezwyciężyć te nieszczęścia, które na nas spadły. Chodzi o to, i to jest to nowe, żebyśmy przestali traktować siebie nawzajem, ziemię, naturę, zwierzęta, rośliny, minerały, no cały świat wokół nas jako konkurenta, ale jako partnera, że właśnie razem, wspólnie, wspólnym namysłem możemy stworzyć coś nowego. I w tym sensie jestem zwolennikiem takiej religii głęboko humanistycznej, która przemieni ten świat, w którym żyjemy, która przemieni również nasze rozumienie religii, bo im bardziej staniemy się ludzcy, tym bardziej staniemy się boscy. Jest to intuicja obecna we wszystkich religiach, w hinduizmie najmocniej, najstarszej z istniejących religii, ale również w judaizmie, w chrześcijaństwie, w buddyzmie. I chodzi o to, żebyśmy, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, zdali sobie sprawę, że ten, kto odrzuca religię, nie jest naszym wrogiem, ale jest raczej partnerem, który nas zachęca, żebyśmy sięgnęli do najgłębszych źródeł naszej wiary. I w tym sensie i ateiści, i wierzący możemy wspólnie patrzeć w przyszłość z uśmiechem i z optymizmem. Tak mi się przynajmniej wydaje.